Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, witam państwa. Witam serdecznie, spotykamy się po dość długiej przerwie, bo prawie 3 miesiące nie rozmawialiśmy, ale to nie znaczy, że będziemy za długo tutaj dzisiaj rozmawiać. Będę miał tylko 3 pytania do pani, pani wojewodo. Pierwsze pytanie, no, w sprawie której rozgorzała ogromna dyskusja, więc powiem, że nawet i awantury w niektórych gronach. Otóż zmiana ustawy emerytalnej. Czy pani zdaniem właściwym by było przeprowadzenie tego referendum, żeby społeczeństwo się wypowiedziało w tej sprawie, czy raczej powinno to być tak, jak w tej chwili rząd proponuje? Wydaje mi się, że wydawanie takiej ogromnej sumy na referendum w tej sprawie, która jest oczywista z punktu widzenia każdego obywatela, jest bezprzedmiotowe. To jest pytanie z rzędu, czy chcesz być biedny, czy bogaty. Piękny, czy brzydki. Zdrowy, czy chory. Oczywiście zwolennicy referendum mówią, że można tak sformułować pytanie, żeby ono zawierało wszystkie elementy boczne wynikające z tego pytania i z konsekwencji, ale nie oszukujmy się, ten wynik referendum stałby się również taką bronią, którą by się wszyscy przeciwnicy przedłużenia wieku emerytalnego posługiwali. I nie ma tutaj tak naprawdę dobrego rozwiązania, natomiast uważam, że w sytuacji, kiedy wynik referendum jest oczywisty, nie należy wydawać na to środków z budżetu państwa, bo tych pieniędzy nie mamy za dużo. Tym bardziej, że ten głos taki donośny słychać ze strony tych ludzi, których ten problem nie będzie dotyczył. To ciekawe, że protestują, demonstrują ludzie, którzy są... Najczęściej ja myślę, że to też wynika z dwóch poważnych problemów w związku z dyskusją nad ustawą, nową ustawą emerytalną. Pierwszy, powiedziałabym, leży po stronie braku takich szerokich wyjaśnień i edukacji przed przystąpieniem do konsultacji. Naprawdę, czego ta ustawa będzie dotyczyła, jakich obszarów, w jakim wieku i w jakim momencie ona będzie dotyczyła każdego z nas i czy będzie dotyczyła właśnie mnie, jak również tych bocznych ustaw, które mają wspierać ustawę emerytalną. Mówię tutaj o całym pakiecie socjalnym, który powinien jednocześnie być wprowadzany razem z wdrażaniem i wchodzeniem tych nowych roczników w nowy wiek emerytalny. To jest naprawdę melodia przyszłości. Nikt się nad tym nie zastanawia w tej dyskusji, bo każdy, który ma lat 55, uważa, że jego to dotyczy i że będzie musiał pracować do 67 roku życia, więc brak tutaj pełnej informacji w tej sprawie. Plus bez zapoznania się opozycyjna większość, która mówi nie, 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 bo nie. Pani wojewodo, kiedy rozmawialiśmy wcześniej na temat odchudzania administracji rządowej szczególnie, bo były takie głosy, mówiła pani, że raczej to nie będzie dotyczyło konkretnie urzędu przez panią kierowanego. Proszę powiedzieć, co się w tej materii zmieniło, czy nadal tak jest, jak było i tutaj nie ma mowy o jakichś redukcjach, o jakichś zmianach organizacyjnych? Nie ma mowy o redukcjach, ponieważ jesteśmy tak naprawdę pod ścianą, jeśli chodzi o redukcję. Myśmy przeprowadzili bardzo duże redukcje w momencie, kiedy przejmowaliśmy zakład obsługi do naszego urzędu wojewódzkiego i wówczas prawie 60% tamtej kadry odeszło. Natomiast zadania pozostały, więc teraz te zadania rozdzielamy i rozkładamy na te osoby, które są zatrudnione. Ratujemy się naprawdę umowami zlecenia. To wszyscy wiemy, jaka jest szkodliwość tych umów dla obywatela, ale to są jedyne umowy, które jakby nas nie obciążają i nie zobowiązują, a musimy się liczyć z ilością pieniędzy, jaką mamy na określoną ilość etatów. Zarobki w Urzędzie Wojewódzkim są naprawdę marne. Nie możemy się równać z żadnymi innymi instytucjami typu samorządowego. No i mogę tylko powiedzieć, że dziękuję wszystkim pracownikom, że w tej takiej mizerii, która się pojawiła bytowej, realizują te zadania i biorą na siebie nowe. Thank you.
Panie wojewodo, coraz częściej słyszy się głosy, i to nie tylko wśród polityków, ale również i wśród społeczeństwa, że te trzy szczeblowe struktury samorządowe, jakie funkcjonują w kraju od kilkunastu już lat, nie bardzo się sprawdzają, a szczególnie tutaj myślę o strukturach powiatowych, powiatowych samorządach. I słyszy się głosy, że w tym kształcie one właśnie nie spełniają swoich zadań, że one tylko no, generują koszty, a właściwie te zadania, które mają do spełnienia, mogłyby inne szczeble administracji samorządowej wykonywać. Co pani na ten temat sądzi? Czy rzeczywiście z doświadczenia pani, z kontaktów samorządowych wynika, że rzeczywiście to niezbyt ciekawy był pomysł, czy jednak te powiaty spełniają swoją rolę? To znaczy, do momentu powstania powiatów wszystkie te zadania z powodzeniem spełniały gminy. Potem powiaty sobie część tych uprawnień przejęły. Natomiast teraz ja myślę, że głównie chodzi o koszty społeczne wszelkich tego typu reform, ponieważ niebotyczne pieniądze kosztowało nas powstanie tego trójszczeblowego systemu administracji samorządowej i trzeba by teraz policzyć, ile kosztowałaby nas zmiana systemu. To jest raz. Natomiast można by się zastanowić, myślę, że trwają takie dyskusje, może nie powiedziałabym o znaczeniu narodowym, ale ciągle gdzieś one wypływają i się pojawiają, o tym, żeby restrukturyzować w części, czyli zastanowić się nad tym, czy nie przeformułować wielkości powiatów i gmin. Czy rzeczywiście jest zasadne, żeby na przykład powiat liczył 40 tysięcy, kiedy rachunek ekonomiczny mówi, że 80 to jest ta liczba, ale to też, jeszcze raz mówię, koszty społeczne są tu najważniejsze, czyli czy nie wylewamy dziecka z kąpielą. Panie wojewodo, jesteśmy w okresie no, najważniejszych świąt chyba w religii chrześcijańskiej, Wielkanoc za 3 dni. Myślę, że tradycyjnie już zechce pani złożyć naszym widzom życzenia świąteczne. Bardzo chętnie, panie redaktorze, przystępuję zatem do składania życzeń. Szanowni państwo, to są święta wyjątkowe. Święta, które odzwierciedlają właściwie całe nasze życie. Ponieważ tak jak w życiu, święta wielkanocne zawierają i radość, i ból, i moc, i zwątpienie, i refleksję, po to, żeby rozbłysnąć i zakrzyczeć radosnym Alleluja w niedzielę wielkanocną. I takiej siły, takiej mocy, która płynie z tego poranka wielkanocnego, życzę państwu wszystkim w waszych domach. Poza tym dużo spotkań rodzinnych, dużo zdrowia, dużo radości, które te święta niosą po smutnych dniach Wielkiego Tygodnia. Wszystkiego najlepszego. Ja również w imieniu własnym i redakcji życzę pani wojewodzie tego samego. Dziękuję ślicznie za rozmowę i do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, do zobaczenia.